Witam serdecznie, tu dietetyk dr Bartek Kulczyński. Dziś opowiem, jakie korzyści zdrowotne możesz osiągnąć jedząc i pijąc siemię lniane oraz w jaki sposób je przygotować, czyli przedstawię przepis na kisiel lniany. Dla zachowania porządku podzieliłem ten film na trzy części. W pierwszej opowiem o właściwościach zdrowotnych siemienia lnianego, o tym, jak może wpłynąć na zdrowie oraz w przypadku jakich chorób może być ono pomocne. Następnie podam swoją recepturę na prozdrowotny kisiel lniany, którego regularne spożywanie z pewnością da Ci wiele korzyści zdrowotnych. I na koniec filmu odpowiem na kilka pytań dotyczących siemienia lnianego, które spłynęły do mnie wraz z propozycją przygotowania tego odcinka. Zacznijmy od najważniejszych składników występujących w nasionach lnu, którym zawdzięczają one swoje właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim siemię lniane to doskonałe źródło błonnika pokarmowego. W 100 gramach tego produktu znajduje się około 25 gramów błonnika. Błonnik występujący w nasionach lnu określiłbym mianem pełnowartościowego, choć nie jest to pojęcie poprawne naukowo. Mówią tak dlatego, że błonnik ten składa się z dwóch frakcji, rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej, i to w zbliżonych proporcjach. Takie połączenie sprawia, że błonnik ten może spełniać wiele ważnych funkcji i wpływać na różne aspekty zdrowotne, o czym powiem w dalszej części tego filmu. Drugim składnikiem, o którym muszę wspomnieć, to kwasy tłuszczowe omega-3. Ich przedstawicielem w nasionach lnu jest kwas alfa-linolenowy, zapisywany skrótem ALA. Kwas alfa-linolenowy ma niepodważalny wpływ na zdrowie i nic w tym dziwnego, ponieważ należy do niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, których nasz organizm nie jest w stanie sam syntetyzować, co czyni go bardzo wartościowym. Tu dopowiem, że siemię lniane cechuje się bardzo korzystnym stosunkiem omega-3 do omega-6 i co więcej, u osób stosujących dietę roślinną, np. u wegan, nasiona lnu są najbogatszym źródłem pokarmowym omega-3. Trzecim składnikiem obecnym w nasionach lnu, który można uznać za najważniejszy, są lignany. Lignany to związki bioaktywne zaliczane do fitoestrogenów, czyli składników, których aktywność naśladuje działanie ludzkich hormonów estrogenów. Fitoestrogenom przypisuje się szerokie właściwości prozdrowotne, w tym przeciwnowotworowe, zapobieganie chorobom serca czy zmniejszanie ryzyka osteoporozy. Zaznaczę, że lignany występują w wielu innych produktach, np. w roślinach strączkowych czy warzywach, jednak ich poziom w nich jest bardzo niski. Naukowcy dowiedli, że zawartość lignin w siemieniu lnianym jest około 75 do 800 razy wyższa niż w innych produktach, co naprawdę robi wrażenie. Tu od razu zaznaczę też, że przewagą nasion lnu nad olejem lnianym jest właśnie to, że w oleju tym lignin jest o wiele, wiele mniej. Jeśli już wiadomo, co takiego cennego kryją w sobie te małe ziarenka, to przejdźmy teraz do omówienia tego, w jaki sposób wpływają one na nasze zdrowie. Zacznę z wysokiego C, czyli od właściwości przeciwnowotworowych i obiecuję, że dalej wcale gorzej nie będzie. Otóż w 2013 roku ukazała się publikacja naukowa, która pokazała, że siemię lniane może zapobiegać rakowi piersi. Naukowcy z Kanady dowiedli, że kobiety, które regularnie spożywały nasiona lnu, miały niższe ryzyko rozwoju raka piersi o niemal 20%. Z kolei w badaniach pilotażowych przeprowadzonych z udziałem mężczyzn zauważono, że spożywanie 30 g nasion lnu dziennie spowodowało obniżenie poziomu swoistego antygenu gruczołu krukowego, w skrócie PSA. Dla osób niezorientowanych dopowiem, że wysokie stężenie wspomnianego PSA oznacza zwiększone ryzyko rozwoju raka prostaty. Stąd autorzy badań sugerują, że siemię lniane może w pewnym stopniu chronić przed wystąpieniem raka prostaty. W pracy naukowej z 2018 roku badacze analizowali dotychczasowy stan wiedzy na temat działania trzech wspomnianych już przeze mnie związków chemicznych obecnych w siemieniu lnianym. Na podstawie zebranych informacji uznali oni, że spożywanie nasion lnu może zapobiegać rakowi jelita grubego, co miałoby się odbywać dzięki kilku różnym mechanizmom. Oczywiście nie będę ich teraz szczegółowo omawiać, ale tylko wspomnę, czego one dotyczą. Otóż składniki obecne w siemieniu lnianym skracają czas kontaktu ścian jelita grubego z substancjami potencjalnie szkodliwymi i rakotwórczymi. Dodatkowo mogą one poprawiać skład flory bakteryjnej jelit, łagodzić stany zapalne, zmniejszać stres oksydacyjny i wzmacniać strukturę błony kolonocytów, czyli komórek jelita grubego. I wisienka na torcie, związki znajdujące się w nasionach lnu zmniejszają namnażanie się komórek raka okrężnicy i wzmagają ich apoptozę, czyli śmierć.
Siemię lniane posiada też zdolność do łagodnego obniżania ciśnienia krwi. W dwóch obszernych metaanalizach wykazano, że spożywanie nasion lnu wiąże się z obniżeniem zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi średnio o 2 jednostki. Pomimo, że nie jest to jakaś szczególnie wysoka skuteczność działania, to pamiętajmy, że nasza dieta nie składa się wyłącznie z jednego produktu, a efektywność obniżania ciśnienia krwi jest wypadkową wszystkich składników, które na co dzień spożywamy. Gdy jesteśmy przy temacie układu krążenia, to trzeba też powiedzieć kilka słów o wpływie siemienia lnianego na profil lipidowy krwi. Zagłębiając się w wyniki kilku badań naukowych, można zauważyć, że nasiona lnu są prawdziwym zabójcą trójglicerydów. I myślę, że w tym stwierdzeniu nie ma ani krzty przesady. Dla przykładu badania przeprowadzone z udziałem pacjentów hemodializowanych pokazały, że spożywanie 40 g nasion lnu dziennie spowodowało znaczne obniżenie stężenia trójglicerydów we krwi, bo średnio aż o 92 mg na decylitr z 293 do 201 mg. Te obserwacje zostały potwierdzone również w innym doświadczeniu, w którym uczestnikom zmagającym się z wysokim poziomem trójglicerydów podawano 20 g nasion dziennie. Naukowcy odnotowali, że ta interwencja doprowadziła do obniżenia stężenia trójglicerydów we krwi aż o prawie 35%. Co więcej, u osób badanych nastąpiła poprawa stosunku zawartości cholesterolu całkowitego do frakcji HDL cholesterolu. Warto też wspomnieć, że siemię lniane może poprawiać zdrowie osób cierpiących na chorobę wieńcową. Autorzy badań zaobserwowali, że w porównaniu z grupą kontrolną spożywanie nasion lnu spowodowało poprawę funkcji śródbłonka naczyń krwionośnych. Co to oznacza? W uproszczeniu można powiedzieć, że siemię lniane wpływa korzystnie na napięcie ścian naczyń krwionośnych i poprawia przepływ krwi. Dodatkowo wykazano, że siemię lniane spowodowało zmniejszenie stanu zapalnego poprzez obniżenie poziomu białka C-reaktywnego, w skrócie CRP, a także interleukiny 6 i czynnika martwicy nowotworu alfa. Stosowanie nasion lnu może poprawiać też funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Naukowcy dowiedli, że siemię lniane łagodzi zaparcia i wpływa korzystnie na konsystencję stolca. Taki efekt stwierdzono już przy spożyciu 20 g nasion lnu dziennie. Należy też dodać, że siemię lniane było w tym działaniu bardziej skuteczne niż popularna babka płeszcznik. Łagodzenie zaparć to nie jedyne działanie, jakiego możemy się spodziewać w kontekście układu pokarmowego. Otóż w najnowszej pracy z 2021 roku wykazano, że siemię lniane łagodzi stany zapalne u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Co więcej, odnotowano, że u osób stosujących nasiona lnu nastąpiło zmniejszenie nasilenia tej choroby. Omawiając właściwości zdrowotne siemienia lnianego, warto też wspomnieć o jego działaniu na wątrobę. Badania pilotażowe wykonane na niewielkiej grupie osób pokazały, że spożywanie 30 g nasion lnu dziennie przyczyniło się do poprawy wskaźników wątrobowych u pacjentów cierpiących na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Odnotowano, że u osób stosujących nasiona lnu nastąpiło korzystne obniżenie poziomu enzymów wątrobowych. Dodatkowo stwierdzono zmniejszone zwłóknienie i stłuszczenie wątroby. Przy okazji wspomnę, że to działanie może być wzmocnione poprzez jednoczesne stosowanie hesperydyny, czyli związku z grupy polifenoli, którego najbogatszym źródłem są pomarańcza. Z kolei doświadczenia wykonane na zwierzętach dowiodły, że siemię lniane może chronić i poprawiać funkcję wątroby w przypadku wystąpienia nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Siemię lniane może być również cennym produktem w przypadku osób z cukrzycą typu 2, insulinoopornością i innymi chorobami związanymi z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, w tym m.in. zespołem policystycznych jajników, w skrócie PCOS. Dwie obszerne prace, którymi objęto kilkadziesiąt badań naukowych, dowiodły, że stosowanie siemienia lnianego przyczynia się do obniżenia stężenia glukozy we krwi, jak również do obniżenia wartości wskaźników insulinooporności, takich jak HOMA-IR i QIKI. Co ciekawe, podobnie jak w przypadku chorób wątroby, wspomniane działanie poprawiające wrażliwość tkanek na insulinę można zwiększyć poprzez dodatek hesperydyny. Siemię lniane jest też sprzymierzeńcem osób, które zmagają się z nadwagą lub otyłością i chcą zgubić kilka zbędnych kilogramów. Naukowcy dowiedli, że regularne stosowanie nasion lnu przyczynia się do obniżenia masy ciała, jak również do zmniejszenia obwodu talii. Co ciekawe, skuteczność tego działania była bardziej widoczna u kobiet niż u mężczyzn. Siemię lniane w postaci kisielu lub inaczej kleiku to doskonały sposób na to, aby złagodzić objawy wrzodów żołądka, zmniejszyć ból gardła, a także zahamować odruch kaszlu.
Nasiona lnu wytwarzają specjalny śluz, który pokrywa błony śluzowe i w ten sposób wykazuje on swój ochronny efekt. Podam zatem teraz sposób na to, jak samodzielnie przygotować kisiel lniany. Należy połączyć ze sobą dwie łyżki nasion lnu w całości lub zmielonych oraz jedną szklankę wody i podgotować składniki w garnku na małym ogniu przez około 10 minut. Zamiast gotowania nasiona lnu można też zalać wrzątkiem i zaparzać pod przykryciem. Następnie do kleiku warto dodać sok z aronii w ilości około 25 do 50 ml. Badania naukowe pokazały, że sok ten działa ochronnie na błonę śluzową żołądka i prawdopodobnie może łagodzić objawy związane z wrzodami. Aby zwiększyć skuteczność działania kisielu lnianego, przepis ten warto wzbogacić o goździki, kozieradkę lub imbir. Przyprawy te również posiadają udokumentowane działanie przeciwwrzodowe i gastroprotekcyjne. Szczyptę którejś ze wspomnianych przypraw w formie zmielonej należy dodać na koniec gotowania wody z nasionami lnu lub podczas zaparzania. Dodam też, że w przepisie tym wodę można zastąpić naparem z rumianku. Wówczas należy zalać jedną łyżkę suszonych kwiatów rumianku, jedną szklanką wrzątku i pozostawić pod przykryciem na około 5 do 10 minut. Po tym czasie napar trzeba przecedzić i dodać do nasion lnu zamiast wody. Rumianek posiada silne działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i immunostymulujące i z pewnością będzie bardzo pomocny w przypadku wrzodów żołądka i infekcji gardła. Nie ma też żadnych przeciwwskazań do tego, aby tak sporządzony kisiel dosłodzić niewielką ilością miodu. Przejdę teraz do ostatniej części filmu, w której odpowiem na najczęściej zadawane pytania związane ze stosowaniem siemienia lnianego. Pytanie pierwsze. Czy siemię lniane zawiera gluten? Nie, nasiona lnu są pozbawione glutenu, dlatego mogą być spożywane na przykład przez osoby cierpiące na celiakię. Pytanie drugie. Ile kalorii mają nasiona lnu? Siemię lniane jest stosunkowo kaloryczne ze względu na wysoką zawartość tłuszczu. 100 g nasion lnu dostarcza około 530 kilokalorii. Oznacza to, że jedna łyżka siemienia to około 50 kilokalorii. Pytanie trzecie. Czy lepsze są nasiona złote czy brązowe? Badania naukowe pokazały, że pod względem właściwości zdrowotnych nie ma istotnej różnicy, czy będziemy jeść nasiona złote czy też brązowe. Pytanie czwarte. Czy siemię lniane można pić na czczo? Odpowiedź brzmi tak, nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań. Pytanie piąte. Czy siemię lniane można stosować razem z lekami? Siemię lniane może utrudniać wchłanianie leków i tym samym zmniejszać ich skuteczność. Dlatego też pomiędzy przyjmowaniem leków a stosowaniem nasion lnu należy zrobić sobie około 2-3 godzinną przerwę. Pytanie szóste. Czy lepiej spożywać nasiona w całości czy zmielone? Lepszym rozwiązaniem jest spożywanie nasion w postaci zmielonej, gdyż wówczas składniki w nich zawarte w dużo większym stopniu wchłoną się w naszym przewodzie pokarmowym. Jednakże nasiona należy zmielić tuż przed spożyciem. Przechowywanie nasion zmielonych powoduje utratę składników odżywczych. Pytanie siódme. Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania siemienia lnianego? Nasion lnu nie powinny spożywać osoby z atonią, niedrożnością jelit, zwężonym przełykiem, a także osoby, które są uczulone na siemię lniane. Pytanie ósme. Ile spożywać nasion lnu dziennie? W wielu badaniach naukowych, w których potwierdzono właściwości zdrowotne, stosowano około 20 do 40 g nasion dziennie. Dlatego też w przypadku osób dorosłych polecam spożywać od 2 do 4 łyżek nasion dziennie. Oczywiście dzieląc tę ilość na co najmniej dwie porcje. Tu dodam jeszcze, że nasiona lnu należy zawsze spożywać w obecności wody. Mniej więcej 1-2 łyżki nasion i 1 szklanka wody. Pytanie dziewiąte. Co z toksycznymi związkami cyjanogennymi obecnymi w nasionach lnu? Rzeczywiście można spotkać się z opinią, że spożywanie nasion lnu wiąże się z dostarczeniem glikozydów cyjanogennych, z których uwalnia się szkodliwy cyjanowodór. Jednak zalanie nasion lnu zimną wodą lub wrzątkiem w dużym stopniu zapobiega temu procesowi. W dwóch obszernych pracach naukowych poświęconych nasionom lnu można przeczytać, że dotychczas nie odnotowano żadnego przypadku zatrucia siemieniem lnianym. Na podstawie różnych obliczeń naukowcy wykazali, że toksyczna ilość nasion lnu dla osoby dorosłej to około 300 g do nawet 1 kg. Stąd proponowana porcja 20 do 40 g nasion dziennie jest pod tym kątem zupełnie bezpieczna. Jak mogli się Państwo w tym filmie przekonać, siemię lniane można z pewnością określić mianem super żywności.
Nasiona lnu przynoszą tak wiele korzyści zdrowotnych, że z pewnością każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.